Cześć kochani, z tej strony Zaczytana bez pamięci z czytelnim Mola Książkowego. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was do wysłuchania mojej opinii na temat najnowszej powieści Wiktorii Lisze, czyli Brzydkiej Królowej. O czym jest ta książka? Główną bohaterką powieści jest tytułowa Brzydka Królowa, czyli Elżbieta Rakuszanka, żona Kazimierza Jagiellończyka, która była matką 13 jego dzieci. Elżbieta przyszła na świat w 1436 roku w Wiedniu. Była córką Albrechta II Habsburga i Elżbiety Luksemburskiej. Kiedy była małą dziewczynką, jej rodzice zmarli, a ona wraz z rodzeństwem Anną i Władysławem trafiła na wychowanie do Fryderyka III Habsburga. Tam nie była zbyt dobrze traktowana, co nie pozostało bez wpływu na jej wygląd fizyczny. Los uśmiechnął się do niej w momencie, gdy na dwór jej brata przybyło poselstwo króla Kazimierza Jagiellończyka z propozycją małżeństwa Elżbiety i Kazimierza. Pomimo początkowej niechęci króla do jego brzydkiej żony, Elżbiecie i Kazimierzowi udało się stworzyć szczęśliwe małżeństwo, którym trwali do śmierci króla. Po tę książkę sięgnęłam ze względu na mój szacunek do królowej Elżbiety Rakuszanki. Podziwiam ją to, że w czasach, gdy rola kobiety ograniczała się przede wszystkim do tego, żeby siedzieć cicho i rodzić mężowi dzieci, ona miała odwagę, żeby wyrazić swoje zdanie. I co więcej, Kazimierz Jagiellończyk się z nim liczył. I bardzo intrygowało mnie to, w jaki sposób Wiktoria Gisze przedstawi Brzydką Królową w swojej książce. Miałam nadzieję, że to będzie postać, która wzbudzi mój respekt. No, Elżbieta była brzydka, ale potrafiła dojść do tego, co sobie postanowiła i rozkochała w sobie króla Kazimierza Jagiellończyka. I tutaj, jeżeli chodzi o kreację bohaterów, to pojawia się pewien problem, ponieważ Elżbieta została przedstawiona w taki sposób, że była mi całkowicie obojętna. Mnie niespecjalnie było jej żal z tego powodu, że ona jest brzydka, bo to powiedziano mi no, parę razy, ale ja nie widziałam tego w relacjach, jakie były między nią a innymi bohaterami i nie byłam w stanie uwierzyć w to, że brzydota jest dla niej jakimkolwiek problemem. Jeżeli chodzi o jej relacje z mężem, no to tutaj temperatura ich związku miała niewiele stopni powyżej zera. Powiedziałabym, że to był wręcz przymrozek. I wiecie co, jeżeli chodzi o taki moment, kiedy naprawdę widać, że coś tam między nimi się dzieje, to jest scena, w której małżonkowie po raz pierwszy są ze sobą w małżeńskim łożu i dochodzi między nimi do stosunku. I tutaj naprawdę muszę oddać autorce hołd, bo stworzyła bardzo subtelną i wiarygodną scenę i byłabym naprawdę w stanie uwierzyć, że coś takiego faktycznie miało miejsce. I wiecie co? To nie jest tak, że ja sięgałam po Brzydką Królową z nadzieją na to, że nie wiem, to będzie powieść kipiąca erotyzmem, namiętnością między Kazimierzem i Elżbietą, ale liczyłam na to, że relacje między nimi zostaną przedstawione w wiarygodny i dobrze zarysowany sposób, a no niestety tak tutaj się nie stało. Ja nie wierzyłam w to, że oni się kochają. No, próbowałam to przyjąć do wiadomości, no ale w sumie na tym się kończyło. Jeżeli chodzi o samego króla Kazimierza, o to, w jaki sposób on został przedstawiony w tej powieści, no to po prostu był i tyle. On nie był charyzmatycznym władcą, też nie wzbudzał respektu i no, moim zdaniem Wiktoria Gisze po prostu położyła te postacie. Tak samo jest zresztą z królową Zofią, matką Kazimierza Jagiellończyka, z którą podobno Elżbieta miała dobre relacje, ale to też nie wybrzmiewa tutaj w tej powieści. Tego nie widać. Jest parę scen z nimi, ale no są, bo musiały się pojawić. I mam ogromny problem, jeżeli chodzi o samą konstrukcję tej książki, bo o ile pierwsza część, która opowiada o tym, co działo się z Elżbietą, zanim ta poślubiła Kazimierza, to jest taka, no moim zdaniem, zapcha dziura. Pojawia się tutaj dużo wątków, które nie miały żadnego wpływu na dalszą fabułę, które się urywały i równie dobrze można było całą tę pierwszą część wyciąć bez żadnej szkody dla powieści i myślę, że nawet wyszłoby jej to na dobre.
Bo co z tego, że wprowadzono tutaj siostrę Elżbiety Annę i jej męża Wilhelma, którego można opisać jako chama, prostaka i damskiego boksera, skoro to później urywa się i w sumie nie wiadomo, po co nam była ta informacja. Bo jeżeli to miało pokazać różnicę między małżeństwami dwóch sióstr, no to to nie zagrało. To zostało źle pokazane w tej powieści. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Ale jeżeli już o pierwszej części mowa, to tutaj narracja w miarę trzymała się kupy. Gorzej jest od momentu, kiedy Elżbieta poślubia Kazimierza. Tutaj akcja po prostu przyspiesza, bo autorka jest już za połową książki i musi upchnąć na niewielu stronach bardzo dużo wydarzeń z życia Elżbiety i Kazimierza. I mamy tutaj po prostu taki zlepek scenek, które nie są ze sobą jakoś specjalnie połączone. I czasami czytając je miałam takie wrażenie, że po drodze chyba mi coś umknęło, bo nie wiem skąd dana scena się tutaj wzięła. Mam tutaj na myśli przede wszystkim to, w jaki sposób pojawiają się ważne postacie historyczne w tej książce. To jest na zasadzie, o dobra, był wit stwórz, trzeba go tutaj wrzucić, bo bez wita stwórza tej opowieści nie będzie. A faktycznie synowie Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki to byli uczniami Jana Długosza. Dobra, wciśnijmy go tutaj. Tylko wiecie co? Okej, ja rozumiem, że autorka chciała tutaj zawrzeć tych bohaterów, chciała, żeby oni się tutaj pojawili, ale wprowadziła ich w taki sposób, że ja naprawdę zastanawiałam się, po co to było? Bo nie było tutaj żadnego podbudowania i no oni po prostu byli, zrobili co swoje i nagle zniknęli. Ich nie było. Więc z tym mam ogromny problem i tak samo dużo trudności sprawiało mi ogarnięcie, z którym dzieckiem Elżbieta aktualnie jest w ciąży, które się już urodziło, bo to jest podane naprawdę w bardzo chaotyczny sposób i ja tego nie kupuję. Moim zdaniem autorka chciała powiedzieć o Elżbiecie Rakuszance wszystko, co było jej wiadomo, ale nie można tego zrobić w książce, która liczy sobie 300 stron. Coś tutaj musiało ucierpieć, jakiś aspekt jej życia i moim zdaniem, gdyby autorka skupiła się na tym, co działo się w życiu Elżbiety Rakuszanki od momentu, w którym na dworze jej brata pojawili się posłowie króla Kazimierza Jagiellończyka, do chwili, gdy Elżbieta Rakuszanka umiera, to wyszłoby historii na dobre. Bo byłby czas, po pierwsze, na to, żeby rozbudować postaci, stworzyć relacje między nimi i pokazać wszystkich tych bohaterów, których autorka poupychała na kilku ostatnich stronach, bo musieli tutaj być, bo byli ważni. I tak samo jest z dziećmi pary królewskiej, z naszymi królami. Oni zostali potraktowani bardzo po macoszemu, pojawili się, zniknęli, część z nich umarła jeszcze przed matką. Więc no, bardzo żałuję, że w momencie, kiedy ta książka powstawała, nie pojawił się ktoś, kto mógłby podsunąć autorce pomysł okrojenia tej historii. Bo naprawdę, moim zdaniem, wtedy czytałoby się to zdecydowanie lepiej. I wiecie co? Ja jestem rozczarowana tą książką, ale jeżeli chcecie po prostu poznać Elżbietę Rakuszankę, dowiedzieć się, co działo się w jej życiu, jak wyglądały ówczesne realia historyczne, to myślę, że możecie przeczytać tę książkę, ale nie nastawiajcie się na to, że będziecie czytać powieść o brzydkim kaczątku, które trafiło na dwór króla i u niego rozwinęło skrzydła, bo to tutaj nie wybrzmiewa i naprawdę bardzo, bardzo żałuję, że Wiktoria Gisze troszeczkę położyła tę opowieść. No i to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i wysłuchaliście moich narzekań bez zgrzytania zębami. W każdym razie ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że usłyszymy się już niebawem. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się mocno. Do usłyszenia.